Uniwersytet jest tym, tym miejscem szczególnym, w którym możemy wymieniać swoje intelektualne poglądy, swoje polityczne spojrzenie na rzeczywistość. Możemy wymieniać swoje odczucia dotyczące rzeczywistości, a jednocześnie ta wymiana przynosi zupełnie nową pociecha, ale jednak jest pociecha. Słuchajcie, poczytajcie książki, taki krakowski historyk kościoła, ksiądz Kracik, Jan Kracik. On na przykład opisał dzieje wikarych. W tygodniku ostatnim pisze o seminariach. To się w pali nie mieści. To dopiero musiały być postacie ci księża. On tam miał rok formacji. Dorwał się, nie? Do rządu Boży. Ja myślę, że i tak jest epistą, też jego sporo. To smutne, no cóż to boli. Chciałem zapytać, czy zdarza się księdzu czasami mieć wątpliwości co do tego, czy wszechmogocny, dobry, miłujący Bóg w ogóle istnieje? Czy chrześcijaństwo nie jest pięknym, skąd nadal jednak pobitem? I co ewentualnie buduje na co dzień wiarę księdza? Moje doświadczenie jest takim, że chciałem żyć czasowy też. No ludzie, myślę, że ja taką osobę pojadę. Dlaczego? No, ale powiem. Więc myślę, że jest taki, że to jest taka koegzystencja obu tych stanów. No to jest... Są chwile, to jest niemożliwe, to wszystko jest po prostu nierealne. Ja codziennie biorę hostię i mówię, to jest ciało moje. Trzymam tą hostię. Codziennie. 53 lata. Każdego dnia. Wierzę, że to jest ciało Chrystusa. To się przeżywa różnie, w różnych momentach. No w ręku hostii, tak zwane przed duszą. Więc to są oczywiście, to są jakoś takie współistnienie i są takie momenty, gdzie człowiek chciałby napisać, jak jakaś tam sekta w Rzymie wypisywała, Diocze, Bóg jest na murach pisany. Po prostu tak namacalne doświadczenie działania Bożego, że to już nie wiara, to jest wręcz taki eksperyment, to się nie nadaje na sprzedaż, bo to jest moje doświadczenie, moje oceny. Interpretacja wydarzeń. No tutaj właśnie Bóg istnieje, przeszedł tutaj, tuż po mnie. Ustalił Kościół prawo kanoniczne, że są sytuacje, w których człowiek zachowaniem, swoimi decyzjami tak się odcina od Kościoła, że znajduje się poza widzialną tą strukturą, że nie może do sakramentu przystępować. Ipso facto, przez sam ten fakt.